Witaj! Ponieważ mnóstwo osób ma problemy z zaznaczaniem kątów w bryłach przestrzennych, a jest to początek większości zadań ze stereometrii, przygotowałam dla Ciebie pomoc w tym temacie. W pierwszej części zajmiemy się kątami w graniastosłupach, natomiast w drugiej części w ostrosłupach. Pierwszym kątem, który sobie zaznaczymy, jest kąt między przekątną ściany bocznej a krawędzią podstawy. Czyli tak, kolorem niebieskim zaznaczmy sobie przekątną ściany bocznej, najpierw w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym. Tak więc, tu mamy przekątną ściany bocznej, oczywiście wybieramy przekątną, której chcemy ściany bocznej. Według mnie ta jest bardzo dobrze widoczna, więc wybrałam tą ścianę boczną. A krawędzią podstawy. I zobacz, ten kąt między przekątną ściany bocznej a krawędzią podstawy byłby tutaj, stworzony przez te dwa odcinki, czyli tu będzie nasz kąt, nazwijmy go sobie alfa. Zgadza się? W kolejnej bryłce ten kąt wyglądałby następująco. Mamy tu graniastosłup prawidłowy trójkątny i również możemy poprowadzić przekątną ściany bocznej. Tym razem wybrałabym na przykład tą ścianę boczną. A krawędzią podstawy, pamiętaj, krawędź to jest ten odcinek, który już mamy narysowany, ponieważ on tworzy nam szkielet naszej bryłki, tak? Czyli tu będzie ta krawędź podstawy i ten kąt byłby w tym miejscu. To były takie bardzo łatwe kąty, przejdźmy do kolejnego przykładu. Kolejny kąt jest to kąt między przekątną graniastosłupa a krawędzią podstawy. Czyli kolorem niebieskim zaznaczmy sobie przekątną graniastosłupa i w przypadku graniastosłupa prawidłowego czworokątnego przekątna graniastosłupa będzie przebiegała tutaj. Krawędź podstawy, podobnie jak to było w poprzednim przykładzie, krawędź podstawy będzie tutaj. Czyli to będzie dokładnie ten kąt alfa. Gdybyśmy chcieli z tego stworzyć trójkąt prostokątny, a taka potrzeba pewnie będzie w zadaniu, to kolejnym bokiem tego trójkąta byłaby przekątna ściany bocznej i tu mielibyśmy kąt prosty. Warto uważać na takie zadania. To już jest troszkę cięższy trójkąt. Uwaga, w graniastosłupie prawidłowym trójkątnym nie zaznaczymy tego kąta, ponieważ graniastosłup prawidłowy trójkątny nie ma przekątnej graniastosłupa. Taki kąt nie istnieje. Kolejny kąt. Kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyzną podstawy. I podobnie jak w poprzednim przypadku, w graniastosłupie prawidłowym trójkątnym nie będzie przekątnej graniastosłupa, więc zaznaczymy sobie ten kąt tylko w przypadku graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, czyli mamy przekątną graniastosłupa zaznaczoną kolorem niebieskim, czyli rysujemy sobie przekątną graniastosłupa i uwaga, a płaszczyzną podstawy. Płaszczyzna podstawy to nie jest to samo co krawędź podstawy. Zobacz, krawędź podstawy to był odcinek, który mieliśmy już narysowany, natomiast żeby wyznaczyć ten kąt między płaszczyzną podstawy, zobacz, od tego wierzchołka musimy poprowadzić w tym wypadku przekątną kwadratu, czyli przekątną figury, która jest w podstawie. I to by był dokładnie ten kąt alfa. Czyli zobacz, ten kąt już jest taki bardziej przestrzenny. Tutaj powstałby ten trójkąt, który ma kąt prosty. W tym przypadku, gdybyśmy chcieli jakoś określić długość tych boków w trójkącie, to zobacz, tu mielibyśmy nasz kąt alfa, tu jest nasza przekątna, nazwijmy ją dużą literką D. Natomiast jeżeli w podstawie jest kwadrat, a widzimy, że w naszym przykładzie tak jest, bo graniastosłup jest prawidłowy czworokątny, co oznacza, że w podstawie musi być kwadrat, to ta podstawa tego naszego trójkąta prostokątnego byłaby przekątną kwadratu, czyli moglibyśmy ją policzyć ze wzoru A pierwiastek z dwóch. A tutaj byłaby wysokość naszego graniastosłupa. Tak jak mówiłam, graniastosłup prawidłowy trójkątny nie ma takiego kąta, więc przechodzimy do kolejnego przykładu. I jeszcze jeden ostatni kąt w graniastosłupach. Jest to kąt między przekątną graniastosłupa a ścianą boczną. Czyli ponownie zaznaczmy sobie kolorem niebieskim przekątną graniastosłupa.
czyli ponownie zaznaczyłabym tą przekątną, a ścianą boczną tym razem, zobacz, nie mamy tutaj krawędzi ściany bocznej, tylko samą ścianę boczną. Czyli ponownie nie zaznaczamy krawędzi bocznej, tylko jakiś odcinek w tej ścianie bocznej. Zobacz, ja bym wybrała tą ścianę po lewej stronie, czyli stąd musiałabym poprowadzić przekątną tego prostokąta, który jest ścianą boczną, i tym kątem byłby dokładnie ten kąt. Jeżeli chodzi o kąt prosty, to w tym trójkącie, który powstał, kąt prosty byłby w tym miejscu. To będzie bok kwadratu, czyli literka A. To będzie przekątna naszego graniostosupa. Natomiast ten zielony odcinek to będzie przekątna prostokąta, który jest ścianą boczną. I ponownie graniostosup prawidłowy trójkątny nie ma takiego kąta, ponieważ nie ma on przekątnej graniostosupa. Przejdźmy teraz do ostrosłupów. Jeżeli chodzi o kąt między wysokością a krawędzią boczną w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym, to zaznaczmy sobie wysokość ostrosłupa kolorem niebieskim. Wysokość to jest ten pionowy odcinek, który pada pod kątem prostym do podstawy. I teraz zobacz, a krawędzią boczną jest wyraz krawędź, więc możemy sobie zaznaczyć jakąś krawędź boczną, która już jest narysowana. Na przykład niech to będzie ta krawędź boczna. Czyli ten kąt byłby w tym miejscu i trójkąt, który by tutaj powstał, miałby tutaj kąt prosty. Jeżeli chodzi o jego wymiary, no to ten niebieski odcinek będzie naszą wysokością. Zobacz, w podstawie ponownie mamy kwadrat, ponieważ ostrosłup nazywa się prawidłowy czworokątny. Przypominam, że każda bryła prawidłowa ma w podstawie figurę foremną, czyli taką, która ma wszystkie boki i kąty równe. W związku z tym ten czarny odcinek to jest połowa przekątnej kwadratu. Przekątna kwadratu to jest wzór A pierwiastka z dwóch. W związku z tym, że to jest połowa, to możemy jeszcze to podzielić przez dwa. Czyli takie wymiary miałby nasz trójkącik prostokątny. Jeżeli chodzi o zaznaczenie tego samego kąta w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, to wyglądałby on następująco. Znowu prowadzimy sobie wysokość, pogrubiamy ją na niebiesko. I teraz między krawędzią boczną, również zaznaczę tą krawędź po lewej stronie, ponieważ jest bardzo dobrze widoczna. Ten kąt byłby w tym miejscu. I teraz gdybyśmy chcieli stworzyć trójkąt prostokątny, to zobacz, on będzie tutaj. I tu już jest troszkę cięższa sprawa. Musisz pamiętać, że w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym w podstawie jest trójkąt równoboczny. I teraz ten odcinek, który jest zaznaczony na czarno, to jest 2/3 wysokości trójkąta, który jest w podstawie. Wzorki na wysokość w trójkącie równobocznym są oczywiście w tablicach maturalnych. Kolejny kąt w ostrosłupach, kąt między wysokością a płaszczyzną boczną, więc zaznaczmy sobie wysokość kolorem niebieskim, czyli mamy tutaj pionową wysokość, a płaszczyzną boczną, czyli zobacz, już nie krawędzią boczną, a płaszczyzną boczną, czyli w tym trójkącie, który jest po prawej stronie, w tej ścianie, musimy poprowadzić wysokość ściany bocznej, oczywiście ona jest pod kątem prostym do podstawy tego trójkąta, i ten kąt między tymi dwoma odcinkami to jest właśnie kąt między wysokością a płaszczyzną boczną. No i teraz ten trójkąt, który nam tutaj powstał, on ma kąt prosty w tym miejscu. To widzimy, że jest wysokość ostrosłupa, to jest wysokość naszej ściany bocznej, natomiast ten czarny odcinek, który jest w podstawie tego trójkąta, to będzie po prostu połowa boku kwadratu, czyli to będzie 1/2 A, no bo w podstawie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Jeżeli chodzi o zaznaczenie tego samego kąta w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, to byłby on w tym miejscu. Wysokość będzie w tym miejscu.
płaszczyzna boczna, czyli ponownie musimy poprowadzić wysokość ściany bocznej i ona będzie na przykład tutaj. I teraz ten kąt pomiędzy nimi, to by był właśnie ten kąt między wysokością a płaszczyzną boczną. Trójkąt, jaki by tutaj powstał, to byłby taki trójkąt z kątem prostym między wysokością a płaszczyzną podstawy. I jeżeli chodzi o wymiary, to zobacz. Tutaj jest nasza wysokość ostrosłupa. Ten zielony odcinek to jest wysokość ściany bocznej. Natomiast ten odcinek czarny, który jest w podstawie, to jest 1/3 wysokości podstawy tego ostrosłupa. Wzór na wysokość masz w tablicach maturalnych, to jest h równa się a pierwiastek z 3 przez 2. Kolejny kąt, kąt między krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy. Tak więc krawędź boczną zaznaczmy sobie na przykład w tym miejscu i płaszczyzną podstawy, zobacz. Znowu mamy płaszczyznę podstawy, czyli nie możesz zaznaczyć krawędzi, czyli odcinka, który składa się na szkielet tego ostrosłupa. Między płaszczyzną podstawy, czyli musimy poprowadzić odcinek po przekątnej tego kwadratu. I teraz trójkąt, jaki nam by powstał, to byłby taki trójkąt, tu by był kąt prosty. No i gdybyśmy chcieli podpisać boki, to tak, ten czarny odcinek byłby wysokością całego ostrosłupa. Niebieski odcinek, wiadomo, to jest krawędź boczna, natomiast ten zielony odcinek to jest połowa przekątnej kwadratu, który jest w podstawie, czyli to będzie 1/2 przekątnej, czyli a pierwiastek z 2 przez 2. Jeżeli chodzi o zaznaczenie tego samego kąta w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, to ponownie oznaczmy sobie krawędź boczną niebieskim kolorem, czyli może teraz z tej strony, bo jest bardzo dobrze widoczny. Natomiast płaszczyzna podstawy również nie możemy zaznaczyć krawędzi, tylko płaszczyznę, czyli jakąś część wysokości w podstawie. I trójkąt, który by nam powstał, wyglądałby w ten sposób. Mamy tutaj kąt prosty. No i teraz, gdybyśmy chcieli podpisać te odcinki, to ten czarny odcinek oczywiście byłby wysokością. Natomiast ten zielony odcinek, pamiętamy, że w podstawie mamy trójkąt równoboczny i to będzie 2/3 wysokości naszej podstawy. Gdybyśmy chcieli to sobie rozpisać, to mamy 2/3 wysokości podstawy, a to będzie 2/3 razy wysokość w trójkącie równobocznym ma wzór, a pierwiastka z 3 przez 2. Dwójeczki by się nam pięknie skróciły i wyszłoby nam a pierwiastka z 3 przez 3. Na pewno ta informacja przyda Ci się w zdaniach tekstowych, w których masz dany ten właśnie kąt. Kolejny kąt, kąt między dwiema krawędziami bocznymi. No i teraz te dwie krawędzie boczne oznaczmy sobie tym samym kolorem. No i ja na przykład wybiorę sobie tą krawędź boczną i tą krawędź boczną. I ten kąt do zaznaczenia to będzie po prostu ten kąt. No i tutaj nasz trójkąt, on uwaga, nie jest prostokątny, on jest równoramienny. Oczywiście w podstawie ma a, czyli długość boku kwadratu, który jest w podstawie, natomiast te krawędzie boczne są identyczne jak w każdym ostrosłupie prawidłowym czworokątnym. Jeżeli chodzi o ostrosłup prawidłowy trójkątny, to też nic się takiego nie dzieje. Zaznaczamy sobie niebieskim kolorem dwie sąsiednie krawędzie boczne. No i ten kąt to jest po prostu ten kąt, bardzo podobna sytuacja. Kolejny kąt, kąt między krawędzią boczną a krawędzią podstawy, czyli w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym, krawędź boczną zaznaczymy sobie kolorem niebieskim, czyli tutaj, a krawędzią podstawy, czyli krawędź podstawy na zielono, zobacz, krawędź, czyli to jest ten odcinek, który tworzy nam szkielet tego ostrosłupa, czyli krawędź jest na przykład tutaj. No i to jest ten kąt, to by był nasz kąt alfa. Gdyby chcieć stworzyć z tego trójkąt, tutaj gdybyś chciał mieć trójkąt prostokątny, to musiałbyś jeszcze poprowadzić wysokość tej ściany bocznej i kąt prosty byłby w tym miejscu. Dobrze?
Czyli gdybyśmy teraz przerysowali ten trójkąt sobie z boku, może troszkę większy, tu by był nasz kąt alfa, tu jest kąt prosty i teraz tu byłaby wysokość ściany bocznej, podstawa tego trójkąta to będzie połowa boku kwadratu, czyli 1/2 a, natomiast ta przeciwprostokątna w tym trójkącie to byłaby po prostu krawędź boczna tego ostrosłupa. I kolejny przykładzik w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, gdybyśmy chcieli to sobie zaznaczyć, to będzie bardzo podobnie. Niech będzie krawędź boczna będzie tutaj, bo jest bardzo dobrze widoczna. Krawędź podstawy zaznaczmy sobie tu, czyli to będzie ten kąt. No i ponownie, gdybyśmy potrzebowali trójkąta prostokątnego, to musielibyśmy poprowadzić wysokość ściany bocznej. Zobacz, ona idzie idealnie do połowy długości krawędzi podstawy. Tu będzie kąt prosty i wymiary będą dokładnie takie same jak na rysunku obok. Ta część zielonego odcinka to będzie połowa boku trójkąta, który jest w podstawie, natomiast ten czarny odcinek to będzie wysokość naszej ściany bocznej. Pokażę Ci jeszcze przykład kąta, który może być troszkę ciężki do zauważenia. Jest to kąt między krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy, ale uwaga, w ostrosłupach prostych. W ostrosłupach prawidłowych myślę, że już nie miałbyś z tym problemu, natomiast w prostych, no odpowiedź może Ci zaskoczyć, zobacz. Mamy zaznaczyć kąt między krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy. No i na przykład krawędź boczna w tym ostrosłupie prostym czworokątnym byłaby tutaj. I teraz a płaszczyzną podstawy. I tutaj ten odcinek w podstawie zaznaczony byłby w tym miejscu. Dlaczego tak jest? Zobacz, początek tego odcinka, który jest krawędzią boczną, spada pionowo w dół, idealnie na to miejsce. Dlatego tutaj musimy narysować ten odcinek, który jest w płaszczyźnie podstawy. Tutaj będziemy mieć kąt prosty, ponieważ wysokość ostrosłupa, która jest tutaj, zawsze pada pod kątem prostym do płaszczyzny podstawy. Kąt ten oczywiście jest w tym miejscu, tu jest ten kąt alfa. Zauważ, że jest to bardzo nietypowy kąt, więc warto zwrócić na niego uwagę. Jeżeli chodzi o ten sam kąt w drugiej bryłce, no to mamy ostrosłup prosty trójkątny i teraz również ten odcinek jest wysokością naszego ostrosłupa, bo widzimy tutaj kąt prosty. I teraz krawędź boczną, jaką zaznaczymy, to byłaby ta krawędź boczna. I płaszczyzna podstawy, znowu ten odcinek musiałby iść odtąd aż dotąd, ponieważ musi nam połączyć tą krawędź boczną łącznie z pionową wysokością w trójkąt. I ten trójkąt miałby tutaj kąt prosty, czyli w tym wypadku ten zielony odcinek w tym trójkącie prostokątnym to byłaby wysokość trójkąta, który jest w podstawie. W naszej bryłce załóżmy, że to był trójkąt równoboczny, natomiast ściany nie muszą być trójkątami równoramiennymi, bo jak widzimy nazwa jest ostrosłup prosty trójkątny. I te oba ostrosłupy są takie przechylone, zobacz, one nie są symetryczne, dlatego ostrosłupy są proste. I to wszystkie przykłady, które przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Czy teraz zaznaczanie odpowiednich kątów w bryłach jest dla Ciebie łatwiejsze? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chcesz być informowany o nowych, ciekawych filmach, takich jak ten, który opublikuję w przyszłości, zasubskrybuj mój kanał, a jeśli film Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę albo jakiś komentarz. Do usłyszenia w kolejnym materiale.